To pierwszy raz, kiedy ze szkoły przy Komuny Paryskiej na praktyki zawodowe do niemieckiego Chemnitz pojechało aż 50 uczniów reprezentujących wszystkie kierunki kształcenia. Technik żywienia i technik hotelarstwa mieli praktyki u pracodawców, natomiast reklama i ekonomiści mieli w firmach symulacyjnych. Dużą taką pozytywną rzeczą to jest to, że do tej pory młodzież jak po 4 tygodniach wracała z tych praktyk, to ona już w tym 4. tygodniu chciała do domu, a w tym roku po raz pierwszy oni po prostu nie chcieli wracać do domu. Oni by tam najchętniej zostali na stałe po prostu. Tak im się to wszystko podobało. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że bardzo dużo nauczyliśmy się na takich zagranicznych praktykach. Mieliśmy możliwość poprawić swoje kwalifikacje zawodowe, jak i umiejętności językowe. A niektórzy wrócą tam po wakacjach, ale już nie na praktyki. Bardzo zadowolona z tego, że mogłam również nawiązać kontakty z osobami stamtąd, dzięki czemu mogę na wakacjach wrócić tam do pracy. Ania będzie pracować w restauracji jako kelnerka. Kamil z Technikum Żywienia nauczył się przyrządzania nowych potraw. Makaronu z różnymi sosami, dużo ziemniaków było. Czyli to jest troszeczkę inna kuchnia niż na... Dużo soli używają Niemcy, bardzo. Ale kuchnia jest ogólnie smaczna. My mieliśmy prowadzone zajęcia w formie firmy symulacyjnej. Zajmowaliśmy się również prowadzeniem korespondencji handlowej i tworzyliśmy katalogi. Pracowaliśmy w rozmaitych programach, m.in. Photoshop, Illustrator czy InDesign. Nauczyliśmy się bardzo dużo o kolorach. Tworzyliśmy własne karty płatnicze, ulotki. W czasie, gdy uczniowie byli na praktykach w szkole, kontrolowana była realizacja projektu. Kontrola wypadła bardzo dobrze, a to oznacza, że w przyszłym roku kolejna grupa uczniów pojedzie na praktyki zagraniczne. Od wielu lat staramy się brać udział w różnych wizytach studyjnych organizowanych na terenie Europy, właśnie po to, żeby nauczyć się nowych form współpracy, nowych form wymiany, poznać partnerów. I to teraz procentuje nam w takim dość dobrym doświadczeniu w tworzeniu wniosków. Chcę powiedzieć, że kolejny wniosek został oceniony bardzo wysoko, otrzymaliśmy 97 punktów na 100 możliwych i w przyszłym roku znowu taka sama duża grupa pojedzie na praktyki zagraniczne. Jak wszystko pójdzie dobrze, uczniowie będą mieli zagwarantowane praktyki za granicą przez najbliższe lata.